Jesteś ciekaw, jak dieta może wpływać na pracę mózgu? Zostań ze mną, a wszystko Ci opowiem. Na dzisiejszy odcinek zaprasza sklep i aplikacja NutriDom. Bogaty asortyment sklepu pozwoli Wam holistycznie zadbać o Wasze ciało i samopoczucie. Cześć, nazywam się Maciek, jestem dietetykiem i dziś opowiem Ci o diecie dla mózgu. Na początku zacznijmy sobie od paru ciekawostek. Czy wiesz, że mózg stanowi około 2% masy ciała? Dodatkowo pochłania około 20% kalorii, które dostarczasz każdego dnia. Jeśli chodzi o budowę mózgu, to nie wiem, czy wiesz, ale 60% mózgu stanowią tłuszcze, w tym szczególnie kwasy omega-3 i omega-6. Tym samym niejako zdradzam już troszeczkę, jakie tłuszcze będą kluczowe dla wsparcia pracy mózgu. Natomiast zastanówmy się, co jest najbardziej kluczowe, żeby poprawić pracę tego najbardziej istotnego dla naszego organizmu organu. Jeśli mówimy o mózgu, najbardziej istotne jest to, żeby zadbać o odpowiedni skład ciała, a właściwie wpłynąć na to, żeby nie mieć nadmiernej masy ciała. Nadmiar tkanki tłuszczowej sprawia, że rośnie ryzyko nadciśnienia tętniczego, czy też problemów z glikemią, a nasz mózg bardzo nie lubi zaburzeń w obrębie glikemii. Jako punkt numer jeden więc dla Ciebie powinno być to, żeby zadbać o normalizację masy ciała. Jest to absolutny fundament. Niestety dane są dosyć brutalne i pokazują, że jeśli mówimy o osobach z nadmierną masą ciała, z takimi problemami zdrowotnymi jak insulinooporność, cukrzyca typu drugiego czy choroby serca, to znacznie rośnie wtedy ryzyko występowania demencji i chorób neurodegeneracyjnych. Także pamiętaj więc o tym, że stanowi to absolutny fundament. Co najbardziej szkodzi na nasz mózg? Jeśli chodzi o ten bardzo istotny czynnik, to zacznijmy sobie od cukrów prostych. Jeśli mówimy o cukrach prostych, to najczęściej myślimy sobie oczywiście o węglowodanach. Natomiast prawda jest taka, że możemy mówić o dobrych jakościowo węglowodanach, również o tych bardzo przetworzonych. Jedną z prostszych zasad, którą można wykreować, jest to, żeby unikać wysoko przetworzonej żywności. Nasz mózg niestety bardzo tego nie lubi. W tej wysoko przetworzonej żywności, oprócz tych cukrów prostych, mamy dosyć dużą ilość tłuszczów. I to często tłuszczów trans, które bardzo negatywnie oddziałują na nasze zdrowie. Ten cukier, o którym wspominam, mam na myśli tutaj cukier dodany. I mamy tutaj limit w postaci zaleceń ze strony WHO, ponieważ powinien on stanowić do 10% zapotrzebowania energetycznego. Żeby bardziej to Tobie zobrazować, to jeśli mamy dietę, która ma 2000 kilokalorii, no to łącznie będziemy mieli około 200 kilokalorii, która powinna pochodzić z tego cukru dodanego. Jeśli bardziej chcielibyśmy to jeszcze zobrazować, to jest to około 10 łyżeczek cukru. A jeśli na przykład mówimy chociażby o popularnych napojach słodzonych, to tam często ta ilość łyżeczek cukru jest już większa. Jak widzisz więc, dosyć prosto można z tym przesadzić. Jako kluczowy element więc dla Ciebie powinieneś zastanowić się, z jakich węglowodanów w diecie korzystasz. Bardzo istotne jest to, żeby bazować na pełnoziarnistych produktach zbożowych i mówimy tutaj o prostej zasadzie, żeby te rafinowane, mówiąc kolokwialnie jasne węglowodany przetworzone, zamieniać na te bardziej jakościowe, zasobne witaminy, minerały, szczególnie pod kątem błonnika pokarmowego. Jeśli mówimy o kluczowej zasadzie, ponieważ tak jak wspominaliśmy, bardzo ważna jest glikemia, a każde wahania glikemii są niekorzystne, jeśli chodzi o pracę naszego mózgu, to w tym wypadku warto, żebyś zadbał o regularność posiłków. Mamy więc już pierwsze kluczowe elementy. Pamiętaj, że jeśli mówimy o tłuszczach, to tłuszcze trans znajdują się przede wszystkim w produktach wysoko przetworzonych. Także staraj się limitować tego typu produkty i zastanów się, jak często pojawiają się u Ciebie w codziennym menu. Jeśli chodzi o nasz mózg, powinniśmy też uważać na mięso. Mam tu na myśli to, żeby też całkowicie nie rezygnować naturalnie z mięsa w diecie. Wszystko zależy też oczywiście od Twoich preferencji. Można dobrze zbilansować też dietę roślinną. Natomiast jeśli mówimy o nadmiarze mięsa czerwonego, ponieważ to głównie ten tłuszcz, który jest zawarty w mięsie, generuje jego wartość pod kątem odżywczym, no to warto, żeby nie było go zbyt dużo w perspektywie tygodniowej. Jeśli mówimy o zdrowiu, warto, żeby wprowadzić na przestrzeni tygodnia minimum te 2 dni, w których mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego się nie pojawiają. Pamiętaj natomiast też, że jeśli mówimy o tłuszczach pochodzenia zwierzęcego, to również zwróć uwagę na produkty mleczne, ponieważ produkty mleczne również mogą zawierać tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, no i w tym wypadku warto wybierać produkty odtłuszczone. Jeśli jesteśmy w temacie tłuszczów, najbardziej pożądane będą te pochodzenia roślinnego.
No i w tym wypadku warto zwrócić uwagę na oliwę z oliwek, pestki, nasiona, awokado, ponieważ one powinny stanowić bazę, jeśli chodzi o wybór tłuszczów w Twojej diecie. Czy możemy wyróżnić kluczowe produkty, jeśli chodzi o pracę mózgu i poprawę jego funkcjonowania? Oczywiście, że tak. W tym wypadku mamy model diety MIND, czyli jest to pewnego rodzaju połączenie diety śródziemnomorskiej i diety DASH. Dieta śródziemnomorska jest z pewnością Ci znana, natomiast dieta DASH jest to dieta skonstruowana w kierunku tego, żeby minimalizować ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Jeśli połączymy te dwa zalecenia, to powstaje dieta MIND. Jakie są najważniejsze założenia? Przede wszystkim spojrzymy sobie na kluczowe grupy produktów i to, jak często powinieneś po nie sięgać. Na początku zacznijmy od zielonych warzyw liściastych. Mam tu na myśli chociażby szpinak czy generalnie inne zielone warzywa. W tym wypadku powinieneś sięgać po nie minimum 6 razy w ciągu tygodnia. Jeśli idziemy sobie dalej, to kluczowe będą owoce jagodowe. Na przykład mogą to być chociażby właśnie jagody czy borówki. I borówki chociażby, czy sok nawet z borówek albo jagód, jest to jeden z takich kluczowych składników, który bardzo szybko może wpłynąć na pracę Twojego mózgu. Natomiast jeśli mówimy o owocach jagodowych, warto, żebyś starał się dodawać je minimum 2 razy w skali tygodnia. Im częściej, oczywiście, tym lepsze benefity dla pracy Twojego mózgu. Jeśli powrócimy sobie na moment do warzyw, warto, żeby te warzywa znajdowały się w każdym posiłku. Absolutnym minimum jest to, żeby sporą porcję warzyw ulokować minimum w jednym z posiłków w ciągu dnia. Natomiast znowu, ponownie, im większą ilość warzyw dodajesz do diety i szczególnie zwracasz uwagę na to, żeby były to różnokolorowe warzywa, tym bardziej zasobna dieta Twoja staje się w różnego rodzaju witaminy i minerały. Także koniecznie o tym pamiętaj. Idziemy dalej i tu na pewno słyszałeś o orzechach. No i w tym wypadku warto, żeby każdego dnia starać się jeść tą jedną porcję orzechów w ciągu dnia. Jedna porcja to będzie około 25-30 gramów, także można powiedzieć, że będzie to ilość, która zmieści się w Twojej dłoni. Kolejna sprawa bardzo istotna dla Ciebie to będą kwasy omega-3. W tym wypadku, jeśli nie jadasz ryb, no to będzie Ci trudno, żeby dostarczyć je z pomocą diety. W tym wypadku warto rozważyć suplementację, ponieważ kwasy omega-3 bardzo mocno wpływają na kondycję i pracę Twojego mózgu. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na takie elementy jak magnez i żelazo. W tym wypadku pod kątem magnezu będą to przede wszystkim pełnoziarniste produkty zbożowe, pestki, wspomniane też orzechy. Możesz korzystać absolutnie z różnych źródeł. Natomiast pod kątem żelaza wartościowym źródłem jest oczywiście mięso. Natomiast pamiętaj o tym, co wspominałem, żeby nie było go też w diecie zbyt dużo. Jeśli mówimy o takich źródłach nie pochodzenia zwierzęcego, może to być chociażby awokado, czy również wrócimy sobie do zielonych warzyw liściastych, które też będą bardzo zasobne w ten składnik. Jaką suplementację warto rozważyć dla poprawy pracy Twojego mózgu? Przede wszystkim będą to wspomniane kwasy omega-3 i dodatkowym suplementem, na który szczególnie warto zwrócić uwagę, jest to Lion's Mane. Natomiast pamiętaj, że kluczowe będzie to, o czym wspominaliśmy w tym odcinku, czyli normalizacja masy ciała, dbanie o regularność posiłków i różnorodne wybory. Najlepszym sposobem natomiast na to, jeśli chodzi o poprawę pracy Twojego mózgu, będzie dodatkowo wdrożenie też aktywności fizycznej czy ćwiczeń umysłowych. Jest tutaj naprawdę mnogość wyboru, także z pewnością znajdziesz coś dla siebie. I pamiętaj, że najlepszą dietą dla Twojego mózgu będzie taki boost, jeśli mówimy o diecie DASH i diecie śródziemnomorskiej, czyli tak zwana dieta MIND. A jakie Ty masz sposoby na poprawę funkcjonowania Twojego mózgu? Koniecznie daj znać w komentarzu i zasubskrybuj nasz kanał po więcej treści.